wyliczacie wszystko na karteczce, żeby było idealnie 30 zł, żeby wyszło. Ale wiadomo, się zdarzają błędy, coś musimy wyliczyć. Witam w kolejnym odcinku na kanale Sepcio. W tym filmie obejrzymy sobie wiele, akurat dzisiaj wiele zdjęć z tego, jak można coś prostego zrobić bardzo źle. Po prostu, jeśli jeszcze nie rozumiecie, czyli ktoś miał jedną pracę, no i albo mu się nie chciało, albo popełnił naprawdę wielki błąd, ale te błędy najczęściej są niewytłumaczalne, jak to ktoś mógł zrobić, więc takie dzisiaj zdjęcie sobie obejrzymy. A ty, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał. Wiesz, zejdź na dół, kliknij czerwony przycisk, subskrybuj, wiesz, o który mi chodzi. Jak już zostawiłeś, pamiętaj, łapkę w górę, bo film, jak ci się spodoba, nie zapomnij je zostawić. To jeszcze kliknij obok subskrypcji dzwoneczek, jest on też ważny, żeby wszystkie filmy ci się wyświetlały. Na pewno wiesz, o co mi chodzi, a jak już to zrobiłeś, zapraszam do oglądania. Nie przedłużając, zacznijmy oglądać pierwsze zdjęcie. Widzimy tutaj na zdjęciu, ktoś ewidentnie był daltonistą. No, kolory odróżniające się, szary z żółtym, a tutaj jedna kostka wyszła sobie od innych kostek i powędrowała. To ona się zamieniła, żółta kostka z szarą kostką. Te jakby kwadraty, prostokąty, nie wiem, co to jest, jakaś figura z tych żółtych kostek miała tworzyć fajny jakby taki odcinek właśnie z tych żółtych kosteczek. A jednak jedna kostka powiedziała, ja nie. I zamieniła się z kostką szarą. I to bardzo psuje. Jak wy kiedyś spotkaliście się z taką właśnie rzeczą, że było coś bardzo niedokładnie lub bardzo źle zrobione, możecie napisać w komentarzu lub wysłać mi link. A ja oczywiście to wezmę na kolejny odcinek. W odcinku z najbardziej perfekcyjnymi rzeczami na świecie to są dwa odcinki bardzo przeciwne sobie. Było zdjęcie, które było zagadką. O co tutaj w tym zdjęciu chodzi? Chodzi w tym zdjęciu o to, że cień pasuje do krawężnika. Napisały odpowiedź dwie osoby i te dwie osoby zostaną teraz wypromowane. Jest to MC Reset i Julia Benkes. Bardzo dziękuję tym osobom, że odgadły i gratuluję oczywiście i zapraszam do udostępnienia kanału i polecania, a dobijemy 100 subskrypcji. Kolejne zdjęcie. Na taką sytuację mógł natrafić naprawdę każdy z nas, kupując zwykłe flamastry. Jest to tak śmieszne, że osoba, która pakowała te flamastry, naprawdę musiała być bardzo rozkojarzona. Pewnej osobie zdarzyło się coś takiego, że jakby to nazwać, popełniła mały błąd. A wygląda to tak źle, że szkoda na to patrzeć. Mamy tutaj zdjęcie, na którym żółty flamaster jest inaczej ułożony niż wszystkie inne. Wszystkie są końcówką do góry na etykietki, a akurat ten jeden żółty jest na odwrót. Taki sam żółty jak tutaj tło za mną, ale jeśli ktoś miał zamiar rozśmieszyć nas, to na pewno w sklepie jest dużo pomyłek. I nie tylko, bo mogą się trafiać różni ludzie z różnymi pomysłami. Ktoś, chyba brakowało pudełek w fabryce czy magazynie, bo ktoś borówki wsypał do pudełka po truskawkach i tak zapakował, żeby ludzie kupowali. Nie wiem, czy my kupujemy teraz obecnie truskawki czy borówki, bo jak kupujemy to i to, to powinno się zapłacić drożej, a jak za pomyłkę powinno się płacić taniej. No to ja już teraz nie wiem, jak powinienem zapłacić, ale spójrzmy na to zdjęcie. No jest po prostu, powiem tak, komiczne. Ja nie wiem, czy można by było to tak źle zrobić? Przez przypadek, czy specjalnie, nie wiem. Jak się chyba widzi, do czego się pakuje owoce. No w sklepie wiadomo, jest dużo pomyłek, ale jak się pakuje owoce, to chyba robi to osoba, która ma o tym pojęcie, a nie osoba, która mówi, nie ma pudełek, pakujemy borówki do pudełek po truskach. Ja nie wiem, ale czy wytrzymacie tą presję nad tym zdjęciem, że tyle gadam, ale to zdjęcie, które zaraz użycie, jest coś... Ja nie wiem, po prostu
ludzie, którzy te rzeczy robią, muszą mieć coś innego w głowie niż każdy inny człowiek, który by taką rzecz robił. Ale widzieliście kiedyś tak krzywy dom? Bo ja nie. Nie chciałbym na pewno w takim mieszkać. Albo to jest domek unikalny, który specjalnie ma więcej miejsca, ładnie, fajnie wygląda, albo ma więcej dachu na zewnątrz, żeby stać pod deszczem. Bo na pewno ten dom nie wygląda jak normalny dom, gdzie jest wszystko równo. Albo ktoś mierzył bez miarki, albo ktoś komuś nie chciał tego dokładnie zrobić. Ja nie wiem, jak ten dom się jeszcze trzyma, czy on stoi w ogóle, ale na pewno nie wygląda to najlepiej ze strony tego, kto to robił. Nie za dobrze o nim świadczy. Czasem w szkole pracuje się w grupach, jednak nie zawsze to wychodzi, więc łączy się stoły, żeby było więcej miejsca, żeby wszyscy się zmieścili i razem debatowali nad jednym tematem, który pani zada. Jednak nie jest to takie proste, gdy mamy wielką kartkę na właśnie na tyle stołów, ile ktoś ustawił i mamy zrobić projekt. No to nie jest takie proste, gdy stoły są ustawione tak. No ja nie wiem, czy ktoś specjalnie te stoły tak dopasowywał, czy po prostu innych stołów nie było, ale na pewno pracy z takiej grupowej plakatu nie da się na tym stole. Ewidentnie nic, ale na stole. To są, jest parę stołów i nad tym się nie da kompletnie nic zrobić. Jeśli ktoś jednak ma być tak, że niektórzy pracują u dołu, bo jeden jest wyższy, niższy, trzeci jest średni, no to rozumiem. Ale gdy wszyscy pracują razem, bo gdy każdy osobno, to ja okej. Ale gdy wszyscy pracują razem, to nie jest to takie proste, jakby się wydawało. Teraz jest zdjęcie, gdzie kran nie lubi umywalki. Ewidentnie woda z niego nie będzie się kierować do umywalki, tylko za nią. Czyli jak myjemy ręce, to woda brudna leci na podłogę, a nie do umywalki, gdzie powinna ściekać. Czyli znowu, myjąc podłogę, zarażamy się znowu. Na rękach mieliśmy, załóżmy, wirusa, adekwatnie do tego, co się obecnie dzieje. Mieliśmy wirusa. I myjemy wodą ręce, wszystko spływa na podłogę. Potem myjąc to ściereczką, znowu mamy jakby tego wirusa. Więc jaka tu jest logika? Zobaczmy. Proszę bardzo, kran, który miał lecieć, woda miała lecieć do umywalki. Jednak komuś to nie wyszło. Może trochę źle wymierzył, albo umywalka nie do tego kranu. Ale jak ktoś lubi takie krany unikatowe, to zapraszam, można się zgłaszać i wtedy na pewno taki kran. Komuś tak, że w domu nie ma miejsca. Więc ludzie już idą na różne sposoby, dają wszystko tak, żeby było i żeby się zmieściło. Jednak tutaj ktoś chyba nie pomyślał, że to będzie niewygodne i montując kuchnię gazową, czy tam kuchnię gazową, chyba tak, czy elektryczną, nieważne, zamontowałem na rogu, a tak to jest gazowa, a nad nim taki, co wylatuje para sobie, też musiał dać na rogu. Czyli jaka tu logika z tego wychodzi? Że ludzie robią wszystko, żeby było jak najprościej. Czyli na przykład ktoś kupił mieszkanie i to mieszkanie właśnie było z taką kuchnią na rogu. No to on, żeby było lepiej, zamontował właśnie takie coś, co parę wciąga, też na rogu. Bo nie chciało mu się wykuć i przesunąć obok. I to jest właśnie ludzkie lenistwo. Teraz opowiem wam historię pewnej lampy. Idziecie sobie ulicą, załóżmy, jest noc. No i lampa, która miała ładnie świecić, świeci nie tam, gdzie potrzeba. Bo wszystkie lampy stoją w tą stronę, a jedna lampa stoi w stronę tą. Czyli jedziemy, jest nagle taka przerwa, ciemność i potem znowu jasno. A to wszystko przez to, że biedna lampa chciała być inna niż wszystkie. No niestety, była indywidualistką. Mamy na zdjęciu obok taki dziwny przypadek, jak to mogło się stać, że lampa, która była zwykłą lampą, obróciła się nagle. Albo ktoś ją tak po prostu zamontował. Ale człowiekowi, który taką lampę zamontował, naprawdę, ja nie wiem, takim ludziom, którzy robią takie rzeczy, musi być potem na głupi. Zdjęciu obok, kolejnym zdjęciu, widzimy pasy. To zdjęcie jest tak, idziecie sobie do sklepu, macie przygotowane równo 30 zł, wyliczacie wszystko na karteczce, żeby było idealnie 30 zł, żeby wyszło, ale wiadomo, ludziom się zdarzają błędy, coś musieli źle wyliczyć i proszę bardzo,
tak oto się trafia coś takiego, gdzie wszystkie potrzebne rzeczy nagle gdzieś odlatują, bo jest jedna rzecz, która jest nam niepotrzebna i ten jeden grosik, mały grosik, którego się nie ma, właśnie sklepiarka, sprzedawczyni, będzie najbardziej chciała. Czyli mamy 30 zł, wyliczyliśmy wszystko, że się idealnie zgadza, jednak gdzieś popełniliśmy błąd i wyszła nam taka liczba. Niedenerwujące, bo mnie to by tak zdenerwowało, że ja bym więcej do tego sklepu nie poszedł, jakby ta pani mi nie pozwoliła w sumie tego grosika odłożyć na bok i na przykład następnego dnia bym przyniósł. Niektórzy ludzie tak robią, ale wiadomo, w sklepie trzeba płacić od razu, a nie na raty. Ale pech jak to pech, że tak się akurat zdarzyło, że ten jeden grosik jakby nie mógł być akurat brakujący do tych 30 zł, a jest ponad 30 zł. Komuś się tak zdarzyło kiedyś, że miał daną kwotę i nagle jednak wyszło inaczej niż chciał i musiał zapłacić więcej niż miał. Napisz, często wam każą odkurzać dom? No to jak pewnie się spotkacie z taką sytuacją, to pewnie już wam się pewnie nie będzie chciało więcej. Mam odkurzacz i szafkę. Tam chcą odkurzyć. Jednak się to nie uda, bo... Dlaczego? Bo odkurzacz trochę za duży. To proszę do sklepu kupić kolejny odkurzacz, bo ten jest za duży. Żeby pasował idealnie tą szafkę. Jednak nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Wychodzi inaczej. Teraz pokażę wam błąd, na który pewnie nikt nigdy nie zwrócił uwagi. Osoby, które grają w Minecrafta, MC Reset, wiem, że to ty, że jesteś bardzo, lubisz Minecrafta, no to zobacz. Ciekawe, czy zwróciłeś uwagę na coś takiego, gdzie nie jest równo. Serduszka nie są równo z jedzeniem. Ekwipunek mamy równo, ale serduszka z jedzeniem i level nie jest równo. Jest jedzenie bardziej do brzegu, a serduszka jest dalej od brzegu. Ja na to serio przysięgam, nigdy nie zwróciłem uwagi, ale tutaj jednak chcę na to zwrócić uwagę, bo tak naprawdę mały szczegół, a patrzcie jaką różnicę. Kolejne zdjęcie z Minecrafta. No i załóżmy, chcemy sobie zbudować jakąś farmę. No i idziemy sobie na płaskim świecie. No i widzimy taki widok. Wszystko zielone, a jedna ziemia. Widać. Denerwujące coś takiego jest. Ja strasznie, brzydko to po prostu wygląda, jak jest taka ziemia bez trawy. No brzydko, no ja nie wiem w ogóle. Ale to nie jest najfajniejszy, najładniejszy widok. A tutaj jeden klocek jest bez trawy. Denerwujące, że często pewnie teraz coś robimy. I mamy strzałeczkę, niektórzy sobie robią inne te i z tą strzałeczką klikamy różne rzeczy. Ale nigdy nie zauważyliśmy, że ta strzałeczka jest niesymetryczna. Ktoś tą strzałeczkę tak zrobił, że nie wykonał tego precyzyjnie, tak mówiąc. Więc strzałeczka jest nierówna, dlatego czasem nam się klika coś, czego nie chcemy. W tym zdjęciu nie wiem kompletnie, co się stało. Jest to po prostu chyba, te okna są złożone z różnych części innych okien. Miało to być okna unikalne, a wyszło głupio. Głupio wyszło. Miało to być okno fajne, miało wyglądać pięknie, ale wyszło standardowo. Teraz jest już chyba najgłupsze zdjęcie tego odcinka. Jak i po co? To będzie pytanie do tego odcinka, jak zapraszam do odpowiedzi. Można na nie odpowiadać, ale jest... To jest niemożliwe. To zdjęcie jest niemożliwe. Widzimy obok popielniczkę. Popielniczkę. I pewnie już każdy zobaczył, o co chodzi. No, po co jest popielniczka? Popielniczka, jakoś tak to się nazywa. Gdy jest znak zakaz palenia. I co jeszcze w środku tego tej popielniczki? Poczekajcie, niech do was to dotrze, do mnie też. Bo skomplikowane. Jak już dotarło, to zapraszam do pisania w komentarzach po co, jak nie można palić. Po prostu jest znak palenia, ale ciekawe ile osób się do tego dostosuje. Już to niestety ostatnie zdjęcie, ale dzisiaj tak dużo zdjęć obejrzeliśmy. I mamy obok mleka. Dużo mleka. Mleko, mleka. I dużo bardzo mleka.
ale jedno mleko jest do góry, spodem, a inne mleka są jak zwykłe mleka. Nie wiem, jak ono może stać na korku, ale na pewno jest to duży błąd, bo śmiesznie to trochę wygląda, bo korki do góry, a jedno jest. Bardzo dziękuję, dziękuję tym osobom, które zasubskrybowały kanał. Pamiętajcie, dobijamy 100 subskrypcji do końca, a potem mamy live'a, jak się te 100 subskrypcji dobijemy. W ciągu oddobicia tych 100 subskrypcji będzie to w ciągu jakiegoś tygodnia może, ale to już będzie na pewno na dworzu, mówię od razu, w wakacje to będzie, jak już dobijemy na przykład w czerwcu, w połowie czerwca, choć nie myślę, że tak nie będzie, ale jak dobijemy w połowie czerwca, to będzie w wakacje. W ciągu tygodnia od odcinka, w którym zapowiem live'a. Ja Wam bardzo jeszcze raz dziękuję za oglądanie odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i kliknięcie subskrypcji, jest to ważne. Ten czerwony przycisk, wiesz, o który mi chodzi. I ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, te osoby, które oglądają filmy do końca, niech napiszą w komentarzu pod tym filmem perfekcjonizm. Ta osoba, która obejrzała do końca, jeśli ktoś nie obejrzał do końca, to nie napisze perfekcjonizm, jest to oczywiście oczywiste. A ja Wam bardzo jeszcze raz dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Miłego czerwca i cześć!